W dniu 3 lipca 2019 roku w sali obrad starostwa odbyła się 8. sesja Rady Powiatu Kościerskiego, na której dyskutowano m.in. nad zmianami budżetu powiatu na rok 2019. Zmiany dotyczą zwiększenia budżetu powiatu na 2019 rok. Mianowicie otrzymaliśmy dofinansowanie na inwestycję drogową w ramach Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na zwalczanie skutków nawałnicy z 2017 roku. Udało nam się pozyskać aż 2 400 000 zł na drogę drogę Grabowo przez Szpon do granic z powiatem gdańskim. Tą inwestycję będziemy wykonywać w tym jeszcze roku, dlatego musieliśmy te środki wprowadzić do budżetu. Kolejnym punktem dyskusji była zmiana wieloletniego planu finansowego powiatu kościerskiego. W wieloletnim planie finansowym zapisaliśmy właśnie drogę, którą będziemy realizować w okresie dwuletnim od 2019 do 2020 na odcinku Stary Barkoczyn-Sobącz w ramach dofinansowania z programu dróg samorządowych, na którą to decyzję czekamy do końca sierpnia. Prawdopodobnie będzie podpisana na koniec sierpnia umowa i tutaj z racji współpracy z gminą Nowa Karczma i Liniewo, gdzie wstępna ustna deklaracja padła o wyłożeniu środków w ramach wkładu własnego w 2020, dlatego będziemy ją swobodnie realizowane w okresie dwuletnim. Efektem powyższych zmian będzie lepsza jakość dróg w powiecie kościerskim. Życzymy sobie wszyscy, by takich sesji było więcej.